zawodnicy, którzy już moi drodzy nie strzelą rzutów karnych, bo byli rezerwowymi, przesyłają się tutaj wszyscy do tej bramki, bo tutaj na tej bramce będą moi drodzy na sprawdzenia, czy jest piłeczka. Proszę bardzo, uwaga proszę Państwa, zawodnik z numerem 8, zawodnik z numerem 8, ja już sobie patrzę na swoją, moi drodzy, listę, zawodnik z numerem 8, już Paszek to pierwszy, bo koli do piłki, Wojciech strzela, jest proszę Państwa, Wojciech Zajączkowski, numer 8, LZS, moi drodzy, właśnie LZS od Boje Uszyce, świetnie się moi drodzy tam zbliża, staje na środku, ustawia kapitan numer 13 z Polonii. Polonii, tutaj panie dzielnie kibicują, pobiegły, często i się absolutnie wszystko jak biegły. Widziałem moi drodzy, czy teraz będzie wynik moi drodzy, czy strzeli, czy będzie 1-0, czy będzie 1-1, uwaga! Szał i gol, proszę Państwa! No i mamy wynik 1-1. Jak tak dalej? Nie patrzy, strzelaj, gol! Piękna bramka, proszę Państwa! No fantastyczne to rzuty karne, zawodnik z numerem 5, ja sobie już sprawdzę, kto to z numerem 5 strzelał teraz specjalnie dla Państwa, chociaż teraz te koszulki do siebie w bramce. Proszę bardzo, jak Jerzy Dudek, przyczajcie! Proszę Państwa, i ciągle mamy do czynienia z remisem, ciągle remis. No i tam teraz, moi drodzy, jakaś taka, taki oldboy, jakiś młodszy oldboy, moi drodzy, teraz podchodzi, on tak tylko młodo wygląda, ale słyszałem, że ma około 48 lat. 48 tu pani podpowiada, on jest taki młodo wygląda, on ciągle w duszy ma jeszcze maj. A zobaczymy, co tam bramkarz teraz z Polonii, co zrobi bramkarz z Polonii. Moi drodzy, jest remis, w rzutach karnych na razie, jest remis, proszę Państwa, strzał. Broni bramkarz, proszę Państwa, ależ to jest niesamowite. No i cóż, łapie się za głowę zawodnik z numerem 11, oj, łapie się zawodnik za głowę, łapią się panie za główki, wszystko moi drodzy teraz w rękach tego zawodnika, czy wyjdą kochani, czy wyjdzie Polonia na zwycięstwo, czy będzie Polonia po raz pierwszy w tym meczu, bo wiem, że to spotkanie jest po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni, sprawdzimy zaraz proszę Państwa, teraz będziemy już wiedzieć wszystko, przestrzelił jest proszę Państwa, remis, ciągle remis. Co teraz? Czy strzelą oldboje z Uszyc teraz? Bramkarz przyczajony, bramkarz, proszę Państwa, uwaga, podchodzi do bileczki, za chwilę się rozpędza, patrzy prosto bramkarzowi w oczy, strzela gol! Proszę Państwa, kapitalnie! I znowu na prowadzenie wychodzi, proszę Państwa, wychodzi. Wykonuje, bo bramkarz przecież nie grał, a strzela, panie sędzio, ja nie wiem, czy to jest zgodnie z przepisami, panie sędzio, nie był w trakcie meczu. Sędzia jednak uznaje, bramkarzowi w pierwszej połowie, Polonia, czyżby gol! No nic z futbolu, ile kibiców, a że każdy kibicuje, ten lewonożny, czy strzelił, proszę Państwa, strzelił! Tak, on normalnie pił, co z Pekinu, tam w Pekinie wystartował, tam w zapasach, czy w judo, tam walczył, teraz jest tutaj razem z nami w Polonii, strzela, ale bramkarz przykucnął, podskoczył dwa razy jak żabka i przestrzelił! No i co, panie sędzio, wszystko zależy teraz od tego momentu, tak? Z numerem 17, czy strzeli, czy będzie, moi drodzy, to w końcu ten koniec, nie! Jasny program i pół Ameryki, proszę Państwa, cóż za wytrzymałość. Wytrzymał emocjonalnie bramkarz do samego końca, bramkarz Polonii wytrzymał do samego końca. No i teraz, kochani, no i teraz wszystko w rękach, a w zasadzie w nogach bramkarza. Uwaga, moi drodzy, przygotowani, czy to będzie ostatni strzał tego spotkania? Jest, nie ma! Przestrzelił go! Moi drodzy, przygotowani, ale jeszcze nie od tego, ale musi Piotrek Pawlak strzelić teraz bramkę. Musi strzelić, bo jeżeli nie strzeli, to no w zasadzie, moi drodzy, będzie już po meczu praktycznie. Tam ci tylko kopną i będzie mówił. Uwaga, przygotowani. Piotr Pawlak Polska, moi drodzy, starszy kapra z urodzenia. Słońce jedyne, które świeci dzisiaj na naszej tej broni bramkarz! Jasny program. No i co, proszę Państwa, i teraz, panie sędzio, decydujący strzał, tak? I teraz jest, uwaga, proszę Państwa, przygotowani jesteśmy, to jest ten pan, co sfaulował, czy strzeli, obroni! Uwaga, proszę Państwa, czy będzie gol, czy to będzie bramka? I broni bramkarz! Proszę Państwa, broni bramkarz Polonii, ajajaj, chcę Polonia! Ja już się zgubiłem w rachubach, już nie wiem ile jest. Mogę tylko powiedzieć, że moi drodzy, do ostatniego gwizdka było 3-3, a w tej chwili trwa walka w rzutach karnych. Sędzia tam swoją, moi drodzy, jakąś listę ustawił, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo za kim jest, nie wiadomo od kogo ile wziął, nie wiadomo, moi drodzy, nic jest wielką, jest jedną, nie wiadomo. Wiadomo jest jedynie, że teraz strzela zawodnik z Polonii, a broni bramkarz. Suszy, zamachał rękami jak Jerzy Dudek, tak, proszę Państwa, przygotowany. A to proszę bardzo, prawie Szewczenko i przestrzelił jak Szewczenko! Ciężka. Ale jaki zadowolony, proszę bardzo, uśmiechnięty na twarzy. To widać, że to jest oldboy, proszę bardzo. Widać, że to jest oldboy. Tarczyca się trochę opuściła. Ale niewiele, co tam tyle. Przytrzymuje, podnosi się do góry wątrobę. Jak ją ma jeszcze.
I uwaga, przyszeli moi drodzy ten oldboy. Przyszeli oldboy jeden, proszę, przetarł buty zupełnie, jakby do domu chodził. Jakby się kobiety bał, uwaga, przyszeli! Szczeli walkę fantastyczną, proszę państwa. Pan nie ściąga kosztówki, bo jak skóra pęknie, to nam żebra oczy pomylają. Fantastyczna walka. Uwaga teraz na zawodnika, moi drodzy, z Polonii. Podszedł ten zawodnik, broni, jej! Tak niewiele brakowało. Tak niewiele brakowało, by bramkarz wyciągnął do... Która to seria, bo to już chyba ostatnia seria, tak? Ciągle mamy remis, tak? Nie. Ale remis mamy. Ciągle mamy remis, ja wiem, ja tu widzę, że ciągle mamy remis. Przedłużone te rzuty karne, każdy oldboy chce sobie strzelić. Ten, proszę bardzo, z uśmiechem na twarzy. I strzelił poprzeczka! Jajajajajaj. Czy strzeli? Spuścił oczy, nie patrzy. I je wstrzelał! A to trzeba patrzeć w bramkę, kolego, to trzeba patrzeć, a nie, jak się oczy zamyka, to tak jest. Uwaga, proszę bardzo, tutaj jakaś groźba paluszkiem była. Cofnął się niczym Rivaldino i uwaga, Ronaldo i proszę bardzo, strzelaj, pas. 11 metrów, moi drodzy, 7,30, brameczka szerokości, mały bramka w środku, jeżeli... Poloni, proszę bardzo, powolutku, spokojnie, ten pan ma całkiem suchą koszulkę, więc w ogóle nie grał. Wypoczęty, jak zaraz kropnie, moi drodzy, do siatka zerwana. Uwaga, proszę państwa, przygotowanie. Nie dość, że wypoczęty, to jeszcze lewonożny. Nie, on się tak nastawiał, będzie z Kazia walił. Uwaga, moi drodzy, bramkarz na środku. Proszę bardzo, strzał techniczny, niczym panenka podszedł. Broni bramkarz! Zlekceważył chyba na trochę bramkarza. Zlekceważył pana. Przecież mamy, moi drodzy, czy ja przed ostatnią kolejką. No to zobaczmy. No to zobaczmy, czy teraz lewonożny zawodnik. Lewonożny zawodnik oldboyów. Bramkarz przyciąga, one poloni bramkarz. Numer 12. Poszła! Technicznie szalony strzał prosto, bramka szalona, a więc moi drodzy, jeżeli teraz bramkarz obroni, to będą jedną bramką zwyciężać oldboye. Czyżby tak miało się to spotkanie skończyć, za chwilę zobaczymy, czy strzeli ten zawodnik z Polonii. Puścił mokie, moi drodzy, no i teraz, już wiadomo wszystko, ostatnia kolejka, panie sędzio, ostatni zawodnik Polonii, nie Polonii, tylko oldboyu, jeżeli strzeli, tak, panie sędzio, to wygrywają oldboye z uszy. Tak? Świetnie! Że ten, kto zwycięży w dzisiejszym spotkaniu, to sprząta cały teren po imprezie. Ale proszę państwa, i teraz najważniejszy strzał tego spotkania. Proszę bardzo, jeszcze pompeczki, proszę bardzo. Tak, bramka przyczajony, 12 Polonia, 3 strzelą oldboye. Czy to jest, moi drodzy, już koniec tego pojedynku? Strzela! Zwyciężyli! Oldboye z uszy z wielkiej brawa! Ostatnie, proszę państwa, takie jakieś tam pociągnięcie już poza, już panie, ale już wiadomo, że już jest po meczu. Bramkarze sobie tylko cykają, proszę, aj, puścił elegantnie wysoko. A więc zawodnicy Polonii i zawodnicy z Uszyc. Aj, już wiemy, moi drodzy.